Zapraszam do zakupu coins na supercoinsy.pl. Monety otrzymacie szybko i bezpiecznie, a z okazji Team of the Season do każdego zamówienia na co najmniej 300k dostaniecie w prezencie kartę TOTS. Z kodem rabatowym ADRIAN macie dodatkowe 10% zniżki. Link w opisie, polecam. Siemanko, z tej strony ADRIAN, witam was w kolejnym Pack and Play'u na moim kanale i dzisiaj znowu paczka z gwarantowanym TOTS-em, ale zanim to, no to przedstawienie mojego przeciwnika i gościa, którym dzisiaj jest Deksu, witam serdecznie. Piona, witam wszystkich bardzo serdecznie, siemano, witam i Team of the Season Ultimate, tak? Tak jest, dzisiaj mieszanka najlepszego, co można trafić. Przypomnę wam jeszcze o tym, żebyście subskrybowali kanał i klikali dzwoneczek, bo jest to dość ważne, żeby nie przegapić kolejnych takich i nawet może jeszcze ciekawszych filmów. Oprócz tego zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zawsze jak Deksu jest gościem, to zostawiacie dużo łapek, więc teraz nie może być inaczej, zostawiajcie tego lajka. No i wbijajcie do Deksa, tam niewykluczone, że też może jeszcze w najbliższym czasie coś się ze mną pojawi, a podczas trwania FIFA 19 jeszcze na pewno gdzieś tam u Deksa wystąpię. Także dokładnie, co, tak jak już mówiłem, pack and play, paczka za 125 tysięcy, paczka z gwarantowanym totsem, budujemy skład z tego, co nam wypadnie, gramy mecz przegrany, fikseruję wszystko. Deksu, czy ty się zgadzasz na taki układ, czy jesteś gotowy? Zgadzam się w 100% i pytanie, zaczynamy od paczki za 125k, no? Tak, dokładnie, od tej teoretycznie słabszej, ale tutaj też coś może być. Teoretycznie, stary. Także co, Deksu? Na piłkarza to, także... Dokładnie. Jesteś to gotowy na tą paczkę? Jestem. Okej, także ja też jestem gotowy. 3, 2, 1, otwieram paczkę za 125 tysięcy monet. Uwaga! Dobra. No dobra. Co tam? No jest sobie karta, była paczka, jest zawodnik teraz. Ja, no to widzę, że u ciebie podobnie jak u mnie. Przynajmniej to jest taki, że nie będę miał żadnych duplikatów, bo wszystkiego się pozbyłem, także. U mnie jest bramkarz na szczęście w tej paczce, więc to jest spoko i to jest chyba największy pozytyw tej paczuszki. Także ja wysyłam to wszystko do klubu, ja podmienię sobie duplikaty, bo mam ich masę i słyszymy się przy paczce z TOTS-em. A ja jeszcze szybko przypomnę, że moja drużyna ADRIAN FC nadal bierze udział w lidze w grze Football Team, czyli w piłkarskiej grze online, której jestem partnerem. Ostatnio idzie nam całkiem nieźle, chociaż w ostatnim meczu przytrafiła nam się porażka, która przerwała naszą całkiem niezłą serię bez porażki. Aktualny skład wygląda tak, jak widzicie na ekranie, więc jeśli chcecie ze mną zagrać i jesteście już dosyć zaawansowanymi zawodnikami, to dołączcie do mojego klubu ADRIAN FC. A jeśli chcecie rozpocząć grę od początku, to wbijajcie w pierwszy link w opisie. Jeśli zarejestrujecie się właśnie z tego linku, to dostaniecie bonusowe 200 punktów energii na start, co pozwoli wam szybciej wytrenować swojego zawodnika. Także moi drodzy, to na co wszyscy czekali, paczka z TOTS-em Ultimate już jest tuż przed nami. No i co, Deksu, tak jak sobie gadaliśmy przed odcinkiem, najlepiej byłoby trafić Ronaldo, Mbappe, Messiego, Royce'a, Havertza lub Van Dijk'a. Ale myślę, że takie karty jak Pepe, Sterling, Suarez, Sancho też by nie były złe, prawda? No powiem ci tak, jak będzie Portugalia, to licz na Bernardo Silva. Ja jestem gotowy, wiesz, ja jestem gotowy, nie wiem jak dobra, to jest. Dobra, także 3, 2, 1... No jedziemy, no i zobaczmy, zobaczmy tą flagę. Proszę. Brazylia, Alisson, albo Słowenia, Oblak. Tak będzie, nie? No come on, no, nie rób. Proszę, dawać coś. Ale to jest troll, co nie? Po prostu nienawidzę tej firmy, co nie? Moi drodzy, wysyłamy do klubu to, co trafiliśmy. Budujemy skład. No i słyszymy się za chwilę. Także okej, moi drodzy, tak przedstawia się moja jedenastka. Jak widzicie, udało mi się tutaj ulepić jako takie zgranie. Szału ten skład nie robi może, ale mam nadzieję, że Deksowi skwikselujemy jakąś, mam nadzieję, fajną kartę. Także lecimy już ze spotkaniem. No i dobra, moi drodzy, zobaczmy ten potężny traf Deksa. Kto się tutaj znajduje? Już patrzę na bramkarza. A, Kimmich! Cóż za zaskoczenie! No tak, tak to właśnie wygląda. Kimmich kontra Alisson. Ja wiedziałem, stary, że trafiłeś tego Alissona. Cóż, taki mecz przyjaźni troszeczkę nas czeka, nie ukrywajmy. No, no nie jest to spotkanie, gdzie będziemy jakoś obydwoje trzepać portkami, że stracimy swoich zawodników. Także Deksu, powodzenia w niestraceniu swojej nowej potężnej karty. A, teraz Politano. O, jest na Sona wrzutka i to jest gol, moi drodzy. 1-0. Masz Sona w ogóle? 25 minuta. No i strzela bramkę, Koreańczyk. No i Alisson pana, wygląda pana na to, Sony, że troszeczkę bliżej póki co mnie, żeby został w klubie. Nie, 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 stary. Jedziesz chyba tutaj może nieźle namieszać. No, no nie przyłączaj się, ja... Ej, przez to prawie nie zablokowałem wolnego, nie? Oj. Patrz co robi.
Oj, oj, oj! Vinicius Junior, ale tutaj Alisson przesunięty! Gol, i to jest 1-1. No mamy wyrównanie, moi drodzy. Mamy wyrównanie. Politano, no tutaj mam jakieś flashbacki z przeszłości. O, wrzutka do Sona. Ale brak, Kepa, Razi, tu jest jeszcze Lerma, ale jest też Torreira, uderza, dobitka, uwaga, no, Kepa broni i będzie rzut rożny. I dośrodkowanie, tu jest Son, ale wybicie jeszcze Jarmolenko. Jarmolenko. No póki co, koniec pierwszej połowy, no dokładnie. Powiedziałbym tak, mecz wyrównany, jestem troszeczkę konkretniejszy, jeżeli chodzi o strzały, ale to dokładnie. Nie zmienia faktu, że jest, moi drodzy, póki co remis. No i lecimy z drugą połową spotkania. Ojejku, ale tam jest dziursko, ale Alisson przesunięty. A Vinicius tutaj Junior. Oj, może być teraz groźnie, czuję jakieś dośrodkowanko. Może nie. Oj, tu jest powietrza. Chciał zaskoczyć Alissona, ale póki co mogę powiedzieć też, że moja obrona się rozjechała i tutaj Jorginho bierze się do ataku, podaje strzał, ale Alisson jest na posterunku. No tak, czeka nas dogrywka najprawdopodobniej i mamy dogryweczkę, moi drodzy. No Dexu tutaj w drugiej połowie zdecydowanie przejął pałeczkę i wziął się za oddawanie strzałów, ale też nie było ono jakoś zbytnio groźne, więc no, nie wiem, bardzo dziwne spotkanie. No i dalej nie wiadomo w sumie, kto tego Totsa będzie quickserował. Gramy dalej póki co. Moi drodzy. Son. Uderzenie broni Kepa. No jeden z problemami. Strzałów ogólnie, co nie? Tak mi się wydaje. Tak, dokładnie. Też bym to określił takim mianem właśnie. No i Brian spróbuje tutaj swoich sił jako wykonawca rzutu rożnego. Wrzuci to. Tu jest Sissoko. Jest jeszcze Lerma, dobitka broni Kepa z problemami. Dokładnie. Znowu troszeczkę tutaj się bardziej kotłuje pod bramką Dexa. Nie ma co ukrywać. Może coś po tym stałym fragmencie z tego będzie. Nie. To jest Toko Ekambi, słupek! Jezus, słupek, ja pierdolę. Ależ to strącił zaskakująco, bodajże to chyba Kameruńczyk. Było i to będzie koniec pierwszej części dogrywki. Póki co to wygląda tak, że pierwsza część meczu była dla mnie, druga dla ciebie. Pierwsza część dogrywki jest dla mnie i zobaczymy, co będzie z drugą częścią dogrywki. Czy to się rozstrzygnie przed karnymi? Zobaczymy. Oj, Vinicius, Alisson. Dobrze, że stary? Tu był Alisson na miejscu. Jak się wyciągnął? Ej, w ogóle patrz, jak ta piłka poszła, co nie? Ale widziałeś, jak po jego ręce się to odbiło? Tak, widziałem. Znaczy, odbiło. To jest takie unnatural. Piłka do Sona. Son. Będzie strzał. Czemu on nie strzelił? Ej, halo! Nie mam nacisnąłem strzał, przysięgam. Wiem, widziałem. Ale to była animacja. Widziałeś? Tak, widziałem to. Ja pierdzielę. Ej, czemu on nie oddał strzału? Nie. Nie, no to jest gol. Oj! Co tu się dzieje, nie? No i Dexu, ostatnia akcja należy do ciebie. Co tu się dzieje? Halo! Koniec, sędzia, referee, karne. Dawaj, jeszcze dobra, gramy. No koniec! Halo! 124 minuta, mamy rzuty karne. No powodzenia, Dexu. Powodzenia w karnych i tutaj obstawiałbym ciebie jako potencjalnego zwycięzcę tych jedenastek. Zaczynamy. Simon. Jest spokojny strzał w środek. Aj! Zobaczmy, co tym razem Dexu zrobi. I niestety strzelił, no. Strzelił tak, że nie byłem z tego zadowolony. Ale teraz Dawid Neres, moi drodzy. Pewnie w środek. Aj, środek. Pan Dexu wybrał środek. A co zrobi teraz Toko Ekambi? Strzeli bramkę. I znów tutaj kolejny zawodnik Dexa. Co tu się stało, panie? Nie mam pojęcia, stary. Nie wiem, co zrobił. Jestem pan Sissoko. O Jezu, słupek! Co jest grane? Oni popsuli, stary, coś? Vinicius Junior, no to było głupie, co zrobiłem. Co jest? Ej, no, przez to przegram chyba tego pocket playa. Rafael, moi drodzy. I niestety. No, GG. Co się stało? Nie wiem, nie. Ja stary nie ogarniam tych trzech karnych, które mieliśmy. W sensie jakby ten jeden, którego nie strzeliłem, ten ostatni mój jakby. No. To mi się wydaje, że mogłem faktycznie coś z gałką zrobić nie tak, ale ten pierwszy stary, super trafiłem, to nie wiem. Ale ja tak samo, przy ten Korea w ogóle nie wiem, co on zrobił. No tak, dobra, moi drodzy, no tak czy tak, w tym momencie będziecie widzieć, jak quickseluje mój skład włącznie z Totsem Alissonem. Dobra. Niestety pożegnam się z tą kartą, ale szczerze, no nie boli mnie to jakoś mega bardzo, bo... No umówmy się, nie jest to traf pierwszorzędny. Dexu zachował swojego kmisia. Dziękuję ci tutaj za udział w odcinku właśnie, Dexu. Udało się, również dziękuję, stary, i co? No, i możliwe, że remas będzie u mnie, także zobaczymy. Tak, także wbijajcie do Dexa, tam też się może coś stanie.
No teraz to na tyle. Jeszcze raz dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się, na razie. Piona. Piona, cześć.